etapie. Tym razem jest ze mną radny Rady Miasta Włocławek i przewodniczący Komisji Budżetu, pan Krzysztof Kukucki. Dzień dobry. Witam pana, witam państwa. Panie Krzysztofie, na początek takie pytanie. Platforma Obywatelska chwali się rewitalizacją bulwarów, budową drogi krajowej numer 1, która biegnie przez Włocławek. A co na to SLD? Znaczy, wiadomo, że sukces ma wielu ojców i to jest tego najlepszy przykład. Natomiast ja się pytam, jak słyszę takie rzeczy, którą część wniosku dofinansowania ze środków unijnych przedstawiciele Platformy Obywatelskiej napisali bądź wypełnieni. Oczywiście odpowiedź brzmi, musi być tylko i wyłącznie jedna, no żadna. Mhm. Żaden. Jest to tak naprawdę i pomysł, potrzeba mieszkańców, ale też pomysł obecnych władz samorządowych i prezydenta Andrzeja Pałuckiego, który potrafił znaleźć odpowiednie środki z funduszy unijnych, a przede wszystkim je zdobyć, bo wiemy, że Włocławek przed prezydentem Andrzejem Pałuckim miał ogromne problemy, żeby zdobywać środki unijne. To się udało odwrócić. Dzisiaj jesteśmy liderem, nawet Włocławek dostał zaszczytne tytuły jako najlepiej wykorzystujące miasto środki unijne w Polsce. W związku z tym no, możemy być dumni, ale myślę, że też mieszkańcy Włocławka widzą, że się zmienia, Włocławek na lepsze. Ja pamiętam dyskusje i różne wypowiedzi właśnie dotyczące włocławskich bulwarów, również przez przedstawicieli Platformy Obywatelskiej. Nawet przez obecnych radnych Platformy Obywatelskiej, którzy twierdzili, że są to wyrzucone pieniądze, że oczywiście te pieniądze można byłoby wydać lepiej, ale mieszkańcy Włocławka przychodzą na te bulwary bardzo chętnie, bardzo często ja się z takimi opiniami spotykam, mówią bardzo pozytywnie o tym, jak się włocławskie bulwary zmieniły, a najlepszym dowodem na to, że się zmieniły, jest fakt, że faktycznie Platforma Obywatelska we Włocławku rozpoczęła kampanię de facto na włocławskich bulwarach, przypisując tę inwestycję sobie, no ale tak jak powiedziałem na wstępie, no sukces ma wielu ojców. Skąd w ogóle pomysł na kandydowanie? No rozumiem, że teraz jest pytanie do kandydata do Sejmu. To jest naturalna konsekwencja mojego działania. Ja od wielu lat wspieram mieszkańców Włocławka, ale też pewne grupy zawodowe, chociażby związki zawodowe Fanwilu. Miałem przyjemność, zaszczyt wręcz napisać projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych. Projekt, który wynikał tak naprawdę z problemów Włocławka i jak gdyby również innych miast na prawach powiatu, a wyjmował finansowanie dróg krajowych, które są własnością Skarbu Państwa, z obowiązku finansowania przez samorządy miast na prawach powiatu. Więc w ostatnim czasie również złożyłem za pośrednictwem Klubu Poselskiego SLD projekt ustawy, dzięki któremu, gdyby został on przegłosowany, wróciłaby sytuacja sprzed zabawy z ustawą o szkolnictwie wyższym Platformy Obywatelskiej i wróciłaby sytuacja taka, że młodzi ludzie zdolni, młodzi Polacy mogliby się kształcić na tylu kierunkach, na ilu by daje radę za darmo. Mhm. Myślę, że to dla wielu mieszkańców Włocławka bardzo istotne. Jest pan bardzo aktywny w swojej kampanii. Chyba już nie było miasta, miasteczka, którego pan nie odwiedził podczas tej kampanii w swoim okręgu wyborczym. Ma pan kontakt właśnie z wyborcami. Na co najczęściej oni się uskarżają? No i problemów jest bardzo dużo, tak naprawdę tyle problemów, ile rozmów, ale ludziom żyje się po prostu źle i to jak gdyby jeszcze bardziej mnie przekonuje do tego, że nasz program, mówię tutaj o programie Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Jutro bez obaw, jest programem, który jest uszyty tak naprawdę na obecne potrzeby Polaków, że kampania to jest bardzo dobry czas do tego, żeby spotykać się z ludźmi i rozmawiać z ludźmi, a ja uwielbiam rozmawiać z ludźmi. Dlatego, tak jak słusznie no, tutaj pan zauważył, jest w tej kampanii przejechałem masę kilometrów, zdarłem niejedną parę butów i rozmawiałem z bardzo wieloma
mieszkańcami naszego regionu. I to daje też bardzo dobry ogląd sytuacji takich no, zwykłych Polaków. Mhm. A myśli Pan, że również ta aktywność na internecie, mówię o portalach społecznościowych czy stronie internetowej, też się przełoży na wyborców? Internet bezsprzecznie jest przyszłością, dlatego że to jest bardzo takie interaktywne medium, zupełnie inne niż powiedzmy telewizja, radio, mhm. gdzie jest tylko przekaz w jedną stronę, jednokierunkowy. Mhm. Jeżeli już Pan zostanie wybrany przez mieszkańców naszego regionu, to czym zamierza się Pan zajmować jako poseł? Tematów jest kilka. Bezsprzecznie, i to zadeklarowałem wielokrotnie, będę kontynuował swoją działalność w obronie włocławskiego Anwilu. Uważam, że jest to bardzo ważny zakład dla całego regionu. Mój okręg to nie tylko Włocławek, dlatego też proponuję mieszkańcom naszego regionu, ale również wszystkim przedstawicielom w parlamencie debaty, właściwie dyskusje na temat metropolii regionalnej. W chwili, kiedy autostrada A1 faktycznie powstaje, ona stanie się taką naturalną osią gospodarczą naszego regionu. I uważam, że ośrodek metropolitarny osadzony tylko i wyłącznie na Bydgoszczy i Toruniu to zdecydowanie za mało. Po pierwsze, będzie to chyba najmniejsza metropolia w naszym kraju, zdecydowanie odbiegająca od metropolii europejskich, a po drugie, taka metropolia nie dość funkcjonalna w mojej ocenie. Dlatego ja proponuję od dłuższego czasu metropolię regionalną, metropolię, która oprócz tych dwóch wspomnianych przeze mnie miast będzie się opierać również na Grudziądzu, również na Włocławku i na Wrocławiu. Dlatego, że i w Grudziądzu, i we Włocławku są silne fundamenty do rozwoju gospodarczego, takiego wręcz przemysłowego. Oprócz tego mogę powiedzieć, że obietnica jest bardzo prosta. Ja chcę po prostu realizować program Sojuszu Lewicy Demokratycznej Jutro bez obaw. Program, który został przygotowany przez ekspertów w sposób bardzo rzetelny, dlatego że każda z kilkunastu jego części składa się z dogłębnej diagnozy, analizy tego, co jest dzisiaj i z bardzo konkretnych propozycji, co chcemy zmienić. Uważam, że zdecydowanie Polakom żyłoby się dużo lepiej, gdyby ten program został zrealizowany. No dobrze. Rozmawiamy o większych miejscowościach typu Włocławek, Toruń. A co dla takich mniejszych jakby aglomeracji, gdzie mieszka po kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców? A to są problemy najróżniejsze, chociażby problem w piątek byliśmy codziennie gdzieś jesteśmy w jakiejś miejscowości z moimi wolontariuszami, ale w piątek byliśmy między innymi w Brześciu Kujawskim. Mhm. No i tam jedna z osób handlujących zwróciła uwagę na ogromny problem, z jakimi się spotykają, to znaczy z taką nie do końca uczciwą konkurencją ze strony osób, które przybyły za granicy naszej i też handlują i nie mają pozwoleń i na pracę, na handel, nie odprowadzają z tego tytułu też wszystkich tych obciążeń, które są naturalne, ale to jest jedno. Generalnie ja nie wartościuję ludzi na tych, którzy mieszkają w miastach i tych, którzy mieszkają poza miastami, na tych, którzy mieszkają w dużych aglomeracjach i tych, którzy mieszkają w małych miejscowościach. Uważam, że należy bardziej tak dzielić pokoleniowo i dla każdego pokolenia Sojusz Lewicy Demokratycznej ma konkretną propozycję, dla naszego pokolenia ma propozycje pod tytułem Bez obaw dorosłość. To są propozycje w dziedzinie mieszkalnictwa, ale również w prawodawstwie takim, by ograniczać możliwość zatrudniania młodych ludzi na tak zwane umowy śmieciowe. Ale również takie prawodawstwo, które będzie wymuszać zapłatę za staże. Ale również rozwiązania takie, które będą pomagać rodzinom decydującym się na dzieci,
w wychowywaniu tych dzieci, ale również program, Narodowy Program Budowy Żłobków i Przedszkoli. To właśnie chociażby osoby z mniejszych miejscowości szczególnie dotyczy. Dla osób starszych, tych, które są w jesieni życia, Sojusz Lewicy Demokratycznej chociażby proponuje podniesienie najniższych rent i emerytur do połowy średniej krajowej. Zresztą taki projekt ustawy od 2008 roku znajduje się w kancelarii marszałka Sejmu i ani Bronisław Komorowski, ani marszałek Schetyna nie zdecydował się, żeby w ogóle nadać bieg legislacyjny temu jakże ważnemu społecznie zagadnieniu. W związku z tym tak naprawdę mówię w kilkunastu różnych obszarach, chociażby w inwestycjach, bo zaraz może mnie Pan zapytać o to, jak walczyć z bezrobociem, więc Sojusz Lewicy Demokratycznej mówi, że w bardzo prosty sposób po prostu trzeba finansować inwestycje publiczne. Inwestycje publiczne napędzają koniunkturę, napędzają popyt wewnętrzny, dają takie bezpośrednie zatrudnienie, bo ktoś to musi wykonać, ale również pośrednie zatrudnienie, bo te osoby, które wykonują, no muszą kupić chociażby chleb i tak dalej. W związku z tym to są nasze bardzo konkretne propozycje. Oczywiście mamy też propozycje na pobudzenie polskiej nauki, bo wiemy, że mamy dosyć dobre uniwersytety, dosyć dobre szkolnictwo wyższe, ale brakuje jak gdyby takiej klamry łączącej przemysł, gospodarkę właśnie z nauką polską i dlatego Sojusz Lewicy Demokratycznej chce i to proponuje 1% odpis podatku CIT dla podmiotów gospodarczych, który dany podmiot mógłby skierować na dany ośrodek badawczy. Teraz sobie załóżmy, że powstaje ośrodek badawczy we Włocławku w branży chemicznej. No i nasz włocławski, już tutaj wspomniany Anwil, może finansować ten ośrodek badawczy z tego 1%, 1% od CIT-u Anwilu. To myślę, że całkiem spora kwota i na pewno nie jeden naukowiec by nie jedną mądrą rzecz, ale przede wszystkim istotną dla rozwoju polskiej myśli przemysłowej rzecz wymyślił. To też jest też taka sprawa, która no, mogę powiedzieć po młodzieżowemu, będzie dopalaczem polskiej gospodarki. A miejsce numer 5 na liście to dobra pozycja wyjściowa, żeby się dostać do Sejmu? Oczywiście, że dobra, bo moja, ale ja powiem tak, tu już muszę powiedzieć jako politolog, że faktycznie miejsce pierwsze daje jakieś dodatkowe tam punkty, bo część ludzi, która jest niezdecydowana na konkretnego człowieka, ale jest zdecydowana na konkretną partię, no po prostu stawia krzyżyk przy pierwszym nazwisku. Ale można mnożyć przykłady osób, które dostały się z 3, 5, 6, 12 i 32, tak jak Piotr Godzinowski, miejsca. I się dostały, w związku z tym to nie ma znaczenia, czy to jest 3, 5, czy jakiekolwiek inne. Dla mnie 5 jest o tyle ważna, bo sam tworzę 5-osobową, wspólnie z żoną oczywiście, tworzę 5-osobową rodzinę, bo mam 3 synów, w związku z tym uważam, że to jest bardzo dobre miejsce, a poza tym, co niektórzy mówią, że to kandydat na 5. A czego na koniec w takim razie mogę życzyć? No myślę, że dobrego wyniku wyborczego, a później spełnienia w działalności społecznej i politycznej. To co po 9 października? Praca i praca w służbie ludziom. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Moim Państwa gościem był radny Sojuszu Lewicy Demokratycznej Włocławka, a także kandydat do Sejmu z tejże listy, pan Krzysztof Kukucki. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo, dziękujemy.